Na trzy miesiące trafił do aresztu sprawca wypadku, do którego doszło w sobotę na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach. W poniedziałek 44-letni mieszkaniec Suwałk usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, ale mężczyzna ma, zdaniem śledczych, znacznie więcej na sumieniu. Sceny, jak z filmu, widać również na nagraniu, które opublikowała policja. Jak już informowaliśmy, w sobotę, kilkanaście minut po 11, policjanci z Augustowskiej drogówki, w topiłówce, próbowali zatrzymać do kontroli BMW jadące całą szerokością jezdni. Kierowca zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe i zaczął uciekać. Przez blisko 30 kilometrów pędził w kierunku Suwałk, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Informacja o pościgu trafiła do suwalskich policjantów, którzy również podjęli próbę zatrzymania BMW, ale kierowca nie reagował. Na Bydgoskiej stracił panowanie i zderzył się z Renault, ale to go nie powstrzymało. Nieco dalej suwalscy policjanci z narażaniem własnego życia odcięli mu drogę ucieczki. Kierowca BMW, nie zmniejszając prędkości, z impetem uderzył w policyjne auto. Kierowca BMW poszukiwany był przez suwalski sąd, ponieważ ma do odbycia półtoraroczną karę pozbawienia wolności za m.in. posiadanie narkotyków. Informuje Eliza Sawko z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i dodaje kilka szczegółów dotyczących jego sobotniego wybryku. Okazało się, że zatrzymany nigdy nie posiadał prawa jazdy, a wstępne badanie krwi wykazało, że jechał pod wpływem amfetaminy. To wystarczyło sądowi, by wydać postanowienie o trzymiesięcznym areszcie. Tymczasem do prokuratury trafił również wniosek policjantów o rozszerzenie zarzutów. Funkcjonariusze chcą, by lista objęła również narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, spowodowanie wypadku drogowego, a także kierowanie pojazdem pod wpływem środka psychotropowego i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. 44-latek odpowie również za liczne wykroczenia, które popełnił podczas ucieczki zapowiadają stróże prawa.